na to, że tym swoim debiutem, który pozytywnie ocenił trener, przekonałeś szkoleniowca, żeby dać ci szansę, zagrałeś w Niecieczy. Liczysz na podtrzymanie tej pasy i występ w meczu z Pogonią? No tak, cieszę się, że udało mi się zagrać kolejne spotkanie. Na pewno każdy mecz daje coś mi, uczę się coraz więcej i liczę na kolejne występy. No, jak trener to ustawi, to oczywiście zależne jest też od taktyki, ale ja jestem gotowy do grania. Każdy kolejny trening, bo wiadomo, dotychczas półtora meczu zagrałeś w miedziowych barwach, utwierdza cię w tym, że zgrywasz się z kolegami, ta komunikacja lepiej funkcjonuje, lepiej funkcjonujecie jako drużyna na boisku? Tak, myślę, że to już jest na dobrym poziomie, nie ma tutaj problemów z komunikacją, dobrze się rozumiem z partnerami, zarówno z obrony, jak i z pomocy, czy z bramkarzem, także myślę, że ta współpraca już jest na takim dobrym poziomie. Bartek, przyjeżdża tutaj w sobotę Pogoń grać, zapewne też i o zwycięstwo, rywale potrzebują punktów. Spodziewasz się, że Pogoń zagra tutaj otwartą piłkę, czy jednak podejdzie do Was z dużym szacunkiem, respektem, ustawi się gdzieś na swojej połowie i będzie czekała na kontry? Myślę, że tak jak Pan powiedział, oni potrzebują punktów, na pewno nie będą tylko stać z tyłu i czekać, co się wydarzy. Myślę, że też będą... Jeśli nie z kontrataku, to z ataku pozycyjnego starać się stworzyć jakieś sytuacje. My jesteśmy na nich dobrze przygotowani i znamy ich mocne i słabe strony, także teraz tylko trzeba to zrealizować na boisku, te nasze zadania taktyczne. Bartek, uważasz, że po takim błędzie, jaki przydarzył się Jarkowi Fojutowi w ostatnim meczu z Jagiellonią, on podejdzie do tego meczu jeszcze mocniej zmobilizowany i skoncentrowany, żeby nie powtórzył się taki babol? Myślę, że tak. Zawsze to dla obrońcy po takim błędzie te kolejne spotkanie jest taką rehabilitacją i na pewno będzie się tych błędów wystrzegał dwa razy bardziej. Najmocniejsze punkty Pogoni, jeśli już możesz zdradzić, czy nie chcesz się tym dzielić? Nie, ja myślę, że każdy z nas tutaj w drużynie wie, jakie mają dobre strony, ale nie będę tutaj mówił przed kamerami, bo jeszcze gdzieś to wycieknie i Pogonia jakoś zareaguje na to. Bartek, w takim razie jak wyglądały przygotowania do samego meczu z Pogonią? Myślę, że tak jak przed każdym innym spotkaniem realizujemy plan tygodniowy według ustaleń wcześniejszych, trochę taktyki, trochę motoryki, wszystkiego. Myślę, że po trochu w takich proporcjach wyważonych, żeby dobrze być przygotowanym na to sobotnie spotkanie. Okej, tak na koniec, troszeczkę uciekając od piłki, ale temat związany z piłką. Będzie po tej kolejce tłumaczenie się przez polskich piłkarzy, że było gorąco i nie mogli pokazać pełni swoich umiejętności? Czy jednak ta pogoda nie ma wpływu, jesteście dobrze przygotowani, to jest początek sezonu i nie ma co zasłaniać się aurą? Ja myślę, że już... Po wcześniejszych wywiadach zawodników myślę, że teraz każdy już wystrzega się takich słów, że pogoda nie dopisuje, także tu nie będzie żadnych tłumaczeń.